Witajcie, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień naszej przygody amerykańskiej. Jedziemy teraz do sklepu z kowbojkami i z kapeluszami, tak? Tak. No i zobaczcie, cała masa jest tutaj takich różnych, to jest jakiś nowszy taki diner. U nas są znane te McDonald's, tutaj jest jakiś Jack in the Box. Też jest ten Drive, wszystkie podjeżdżane. Ogólnie to jest tak, że jest gdzieś na skrzyżowaniu. Właśnie taki kwadratowy budynek i różne jedzonka. Tutaj kolejny taki diner Del Taco i widać, że jest za 5 dolarów 3 tacosy, frytki i cola. I tam różne takie zestawy za piątkę. O, tutaj coś tam remontują. O, kotek jest. O, i też mi się wydawało, że tu wszędzie są McDonaldy. O, tutaj jest McDonald faktycznie, ale on jest jakby w mniejszości. Jest dużo więcej innych sieci jedzeniowych. Nie, w Polsce jest więcej McDonaldów niż tutaj, no. W sumie rzadko, nie, McDonalda spotkać. O, tu jakieś Polo Loco. Dobra, zaraz skręcamy kolejne w światła. Tu jest Walmart. O, o, zobaczcie, Boot Barn. Stodoła z kowbojskimi kapeluszami, koszulami. Raj dla takich facetów jak ja. O. O. No i tutaj niestety, słuchajcie, muzyczka przygrywała, więc musiałem podłożyć głos. Zobaczcie, jakie tutaj są kowbojki. Po prostu cały las, rząd takich kowbojek. No masa tego, masę mają naprawdę. Amerykanie mają świra na tym punkcie. Tutaj jakieś skarpety, kolejne kowbojki. No mi się niestety nic nie udało kupić, nie było jakiegoś takiego wzoru, który by mnie zaciekawił i powalił na kolana. Może wy coś wypatrzycie, Kamila też tutaj nic jej się nie spodobało. No chociaż było dużo ciekawych różnych fantów. Tutaj różne koszule ja kupuję tutaj we Wrocławiu, mam taki sklep Dziki Zachód. I w podobnych cenach w sumie były te koszule, więc nie rzuciłem się na to, bo miałem już pełną walizkę, więc i tak nie mogłem tutaj zaszaleć z zakupami. Ale zobaczycie tutaj zaraz taką marynarkę. O. Tutaj też te koszule takie wyszywane. Ja takie mam czasami, mam dwie takie w sumie, to na jakieś wesela. Nie chodzę w garniturach, tylko teraz tak na westernowo staram się ubierać. No, te koszule były po 90 dolarów. O, tutaj Kamila sobie coś wypatrzyła, jakieś wdzianko. Dzieciaki tam wtedy ganiały po tym sklepie, bo wielki sklep. O, a zobaczcie tutaj tą marynarkę. No taką marynarę to pierwszy raz w życiu widziałem, żeby też była powyszywana właśnie w taki kowbojskim stylu. No to jeszcze bym przemyślał, bo w sumie czegoś tak może w taką marynarkę może mógłbym nosić w sumie. Dużo różnych koszulek, to taki sklep w sumie, też były robocze buty, zobaczcie, tutaj kowbojki takie do pracy z podeszwą. Wychodzimy, niestety nie ma ani żadnych fajnych kapeluszy nie było, ani fajnych kowbojek. Nie, no były fajne, ale nie takie... No ale nie w takie, jak ja bym chciał, no. Ale kapeluszy na przykład nie było tyle, co w Las Vegas w tamtym sklepie, nie? Bobs. No, przypadkowy sklep, szkoda, że wtedy nie kupiłem. No i znowu żałuję, że nie zostawiłem tam kasy. Miałbym na całym... Jedziemy sobie tutaj przez Los Angeles, teraz jedziemy do muzeum. Ale patrzcie, tutaj normalnie przy drodze są takie te maszynki do ropy, pompowania. Czekaj, tutaj gdzieś z prawej strony, ja tego nie widzę, ale pewnie zobaczę. Ropa się pompuje. Co to za używanie? Tutaj cały ten. Całe jakieś takie pole naftowe musi być. Ja nie.
Zobaczcie po lewej stronie, ile tych maszynek do ropy. O, Kamila jak zwykle wynalazła fajne jedzenie. To jest taki zakątek, że z Etiopii są różne markety, sklepy, cała ta, cała ulica. Zaraz zbadamy jakieś jedzonko fajne. Aha, restaurant. Buna Ethiopian Market. W tą stronę czy w tą stronę? O, na zewnątrz. O. Hello? Nie, no tutaj nie było takiego fajnego jedzenia, jakie szukamy, bo tam w ogóle byliśmy na te Lalibella, ale jest zamknięta, ale znaleźliśmy, zobaczcie, jakie takie coś. Takie fajne, chcemy takiego miksa i to jest gdzieś tutaj Mercato. Mercato to jest to, o. Tu jest to. No, to są... Hello! Zobacz, jakie tu czapki są, takie rasta. Okej. Okay. Thanks. Ale to jest... Niech się bawią, będzie chwila spokoju, a my to patrzymy. O, i tutaj są, patrz, tu jest menu z obrazkami, to najbardziej lubię. Jest spaghetti. Dla dzieci. Ale takie te zestawy ze zdjęcia super, nie? Czy gdzie to będzie? Tu jest jakieś veggie combo. My zamówiliśmy jedzonko. Ładniejsze są zdjęcia w Google'ach niż tutaj w ich menu. No ale zobaczymy, jak to będzie za chwilę wyglądało. No ale to zawsze będzie coś nowego, nie? No, tak. Coś, czego nie jedliśmy, bo takich knajpy nie ma we Wrocławiu, nie? Jeszcze. No, zobaczcie, jak tutaj fajnie. Dzieciaki! Co to za zabawa w bicie taty, no? Parasolki. Ciekawe, Zobaczcie. Zobaczcie, co tutaj przyszło. Ryba. To taki ten zestaw piękniasty. Oho, ho. I naleśniory takie brązowe. No to będziemy teraz robić testing. Siadaj! No, najlepsza ta ryba była. Dzieci się zajadały rybą. Czekaj, czy było zamknięte? Nie, otwarte. No ale smak dziwny. Czekaj, bo ja jeszcze tu chciałem do staroci wejść. Smaki takie trochę dziwne. No ale... Coś innego po prostu dla nas, nie? No. Nie jesteśmy przyzwyczajeni. Tak. Kamila, smaki. Mogę tam iść do tych staroci jeszcze? Masz tu klucz, ja szybko tam tylko wskoczę, dobra? To jest silniejszy ode mnie. Dobra, ja tu przejdę środkiem sobie. Zobaczcie te starocie. Zobadamy. Hello? Fine. O, zobaczymy. Jakieś obrazki. Stare butelki. Z coli. Ciuchy. Tam są stare ciuchy. Tutaj są stare płyty. Książek miliony. Ale gdzie są? Jakieś szybkie tablice, ła. Może nie wiem, bo są takie tematyczne często rzeczy. Tematyczne sklepiki. O, jakieś kapelusze są. Ale numer. Ja taki kapelusz. 48? $45. Nie, no to tutaj za drogo. 240.
$9 używane te. Chyba dużo pani tu nie sprzedaje rzeczy. Taka chusteczka. Jest coś cena? Nie ma. Jest tu tylko kapelusze sporo. O, zegarek taki z traktorem. McCormick. Ale fajny. How much is the clock, the McCormick Farmal? Which one? Oh, this... this one. Which one? It's with tractor. McCormick. This one? Yes, uh-huh. Oh, it was 120. Farmal Tractor Case Corporation. I said 120. Ah, 20. 120. Ah, 120. Okay. Plates or something from Harley Davidson? Plates? License plates. From car? License? License, yes. No. No, I don't. Już myślałem, że to jest troszkę tańsze. Okay, thank you. Oh, no, nawet jest Polska chyba. Polska i Ameryka, patrzcie. And how much the pins? Different, 5. Aha. Harley Davidson shirts. Ah. Shirts, okay. What? Sheriff Arizona. Okay. Okay, thank you. Dobra. Już myślałem, że Pawłowi z Retroktaktora prezentuje taki ten zegarek, ale niestety $120, a to była jakaś chyba reklamówka. Dobra, gdzie mamy auto? No i AM. Dobra, jesteśmy pod muzeum. Do muzeum można wjechać na parking podziemny, ale kosztuje $20. A tutaj godzina kosztuje chyba dolara albo półtora. Dobra. No. Idziemy tu do muzeum, a tu w biura. To jest stare latarnie z Los Angeles. Zebrane tak w jednym miejscu. Podobno to instagramowe miejsce jest. Uf. No, ale ładne, każda latarnia takie dzieło sztuki małe. Las latarni. Siedzimy sobie, okazało się, że dzisiaj parki są w ogóle darmowymi dniami, że można tutaj wejść, ale niestety nie wolno kamery na kiku używać, więc tutaj pokażę. Kamila sobie tu kontempluje obrazy, a ja tu siedzę z dzieciakami. Zobaczcie, jesteśmy w Los Angeles, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Są tu obrazy Picassa, Van Gogha. A ja oczywiście znalazłem coś za siebie. Rzeźbę wartą miliony dolarów, zrobioną ze złomu. Patrzcie tutaj. Wow. Thank you.
Ale miasto w przyszłości. Ile tutaj tych samochodów leci. Jesteśmy już po muzeum. Kamila chwila, zadowolona. Chwila dla mnie, poglądałam sobie, całkiem niezła kolekcja Picassa była, więc fajnie. Aczkolwiek no. Inni artyści gdzieś tam wypisani w internecie, a gdzieś tak nie do końca wyeksponowani, gdzieś pochowani, no ale no trudno. No, no nie wszystko tam. Ja jestem zadowolony, bo siedząc na ławeczce pod spodem znalazłem ćwierćdolarówkę. Witamy serdecznie. Witamy w kolejnej części. Tak, dzisiaj taka wyprawy część, do USA. No, dzisiaj taka pomieszana z Los Angeles. Tam różne rzeczy pomiksowałem, bo był właśnie ten sklep. Dużo rzeczy było. Kowbojski, w którym niestety ani nie znaleźliśmy fajnych kowbojek, bo jak były, to znowu były duże ceny, nie? Takie. Nie, ale ja nie znalazłam takich, które by mi tak w 100% pasowały. Mam wizję w głowie, ale takich nie znalazłam. No, tam było śmieszne, bo były nawet takie robocze, nie? Jakby robocze kowbojki też. I trochę kapeluszy było, tam jakieś kurtki, nie? Ty tam chciałeś przymierzyć też coś, ale nie. No, nie tam. Jakoś już ten. No, nie było nic takiego mega. No. Więc odpuściliśmy. Tym jedzeniem jest, bo tam później było to jedzenie właśnie. Jakieś, a no właśnie, bo tam jest ale to nie było smaczne. Cała dzielnica w sumie taka etiopska, nie? Tam było dużo tych knajpek, więc... No, więc znalazłam coś w internecie, aczkolwiek tak, nie jesteśmy fanami jednak jedzenia etiopskiego, było to dosyć specyficzne. Jakoś może to jest kwestia też tego, pierwszy że nie znamy takiej jakieś kuchni. Jedzenie, no. No, takie... Ryba była tam dobra, ale chyba, no. Warto spróbować. Wiemy, że tam po prostu nie zajdziemy. No nie dodaję, ale pewnie kiedyś jeszcze spróbujemy coś. No ale samo miejsce było fajne, nie? Dzieciom się tam podobały te krzesełka fajne. Nie, no miejscówka spoko. Miejscówka fajna, no. Później mieliśmy właśnie to miejsce te z tymi latarniami. Tak, nie? Czyli te to latarnie przed muzeum. To mówiłeś, że to przenieśli chyba z te stare latarnie z Los Angeles gdzieś tam w jedno miejsce, nie? Tak, tak, takie się zrobiło, takie instagramowe na fajne fotki. No. No, coś także ciekawie ciekawego. To wyglądało. No i muzeum, to była ta moja część, czyli chodzenie po muzeum. Tam dużo szukanie. Nie nagrałam. Tak, Marcin dużo nie nagrał, ale ja tam sobie chodziłam, podziwiałam obrazy Picassa. No i trafiliśmy na jeden dzień, że bezpłatne było wejście, nie? No nie trafiliśmy, bo tak... ja to sprawdziłam aha, w internecie, że widzisz, tak jest. Przebiegłe. No. Sprawdziłam i wiedziałam, kiedy tam iść, także tak, było za darmo, ale jakoś część, nie wiem, chyba była też pochowana, nie było wszystkiego to, co tam w internecie było pisane, no ale no, ja lubię sztukę, więc byłam zadowolona. Tak, fajnie. A później to Muzeum Motoryzacji tak, też to tutaj? Następne, tak, to będzie nie, to będzie w następnym odcinku z Muzeum Motoryzacji, jakoś to musiałam tak podzielić. Bo to było blisko siebie. Tak, także ja Muzeum Sztuki, Marcin Muzeum Motoryzacji, no i jakoś to... Tutaj było tylko fajna taka instalacja, nie, że te samochodziki, takie niby nowoczesne miasto to się nazywało i tych samochodzików ja to telefonem nagrałem, więc jest w takiej orientacji pionowej, ale te samochodziki tam zasuwały tak szybko, nie, że ktoś to nieźle zaprojektował. Że to tak działało. No, fajnie było, ale było to już dawno, więc nie ma tak, co tu się rozwodzić. No, dokładnie, dawno temu trzeba kolejne wyprawy, ale no, filmy trzeba dolecieć do końca. Tak, już bliziutko seria. Widać koniec. 50 no. Będzie tam jeden czy dwa odcinki chyba. No, jakoś ale tak. Polecamy. No, ja tutaj zaraz jeszcze zobaczycie, co się dzieje w sklepie. No i tyle. No, to pierwsze pożegnanie. Uciekamy. Tak, moje pierwsze i ostatnie. Pozdrawiam, pa. Hej. Co to pani wysyłasz? Synowie anarchii? Nie. Synowie artretyzmu. Z Ramoneską. Aha, to z Ramoneską idzie, to do Klina. Tak. Klin, do ciebie paczucha idzie, to dorzuć mu tu. A baner się znalazł, czy nie? Aha, baner. Widzisz. Baner, no widzisz, byś zapomniał, no. To idziemy szukać banera dla Klina. O, powiem wam, że mamy tutaj cały czas młyn, ale zostało jeszcze kilka banerów. Takich małych z 2-2-2 z Big Cycem.
Tu jeszcze jakiś baner jest ten, ale jest, powiem wam, że już więcej jest chętnych na banery niż zostało tych banerów, więc już dzisiaj będzie pewnie końcówka. Aha, to jakieś koszulki były kiedyś, Yamaha, coś tam. To też się muszę tego pozbyć, bo u mnie tego leży bardzo dużo. O, łomatuchno. A, to właśnie dla Bogusia. Boguś Rambo. Czapka dla niego. Zobaczcie, ile tu jest pomysłów na prezenty. Cała masa różnych takich rzeczy, retro, puszek. Jakiegoś live'a, Grzesiu, ten. Musimy zrobić live'a i będę pokazywał jakieś właśnie, o. Bo mamy też zestawy prezentowe. Jest gdzieś taki zestaw Harley'a z czekoladą Jacka Danielsa, czy nie ma? Na górze, zobacz, czy na górze. Na górze nie ma właśnie. Chyba, że tu jest, czekaj, a to? Czy to jest puste? Nie, to jest puste. To jest puste, trzeba stworzyć faktycznie, bo jest na stronie. To jest fajny funk, nie? Co? Zapakowałeś? No pakuję, panie. No, słuchajcie, pakujemy cały czas, a tych paczek jest... Ważne, żebyście podawali w przelewach numery w zamówionych przedmiotów, albo chociaż nick, albo coś, żebym jakoś mógł was zlokalizować, bo tego jest cała masa i później nie wiem co i jak. Co i jak i z czym się je. O, powiem wam, że cały czas tutaj walczymy, bo jest... zamieszanie z tymi zamówieniami, bo jest inaczej jak wchodzą ze sklepu na stronie i mamy wszystkie dane od razu, a tutaj mamy wszystko w zeszycie zapisane i później tak, adresy albo coś tam nie doślecie telefonu, albo we wpłacie nie ma za co to wpłacone, nie? Albo gdzieś zaginie, ale już jakoś dochodzimy do tego. Dzisiaj też do mnie zadzwonił kolega z takiego kanału Goblin Odkrywca, poszukiwacz skarbów, że będzie robił taką sobie kanciapkę i tutaj dla Dawida szykuje właśnie na wystrój mu, na wystrój różne tabliczki, więc już niedługo u niego na live'ach pewnie to będzie, może jakiś, o, może mały jakiś nasz banerek gdzieś, albo naklejkę, nie? To się przydała, żeby gdzieś tam zawisła, nie? Mamy coś, Grzegorzu? Mamy tutaj... O mamy właśnie. To, Easy Rider Shop. O właśnie. I tu jeszcze jest to, o, no to zloty, sklep, to gadżety. A były jeszcze jakieś takie większe? O, jeszcze pocztówka z łeby? No tak, nie był w łebie. Nie był w łebie, ale dostanie. Dobra, to jest to, ale jeszcze okrągłe gdzieś były, nie? Te z Easy Rider naklejki. Masz gdzieś tam? Okrągłe, ale które? Zwykłe? Zwykłe, no, ale duże, czy... To tu są. A większych nie ma? To daj ich kilka, no. Poczekaj, a może... A to miejsce przyjazne motocyklistom jeszcze gdzieś było, nie? Jest. O, widzisz, to daj ich tu kilka. I naklejkę Czachojeba jeszcze mi daj. To ten, miejsce przyjazne. O, jeszcze mamy takie naklejki, na wino owocowe. O, my sobie, słuchaj, cały czas, słuchajcie, działamy, ale chyba już tego arbuza muszę. Puka fajnie. Ciekawy jestem, dzisiaj go może otworzymy z dzieciakami. Słuchajcie, ktoś dzwoni tutaj. O, dzień dobry. Nawiedzenie tutaj widzę, jest Dariusz. Dariusz z Anną zajechał. Do sanktuarium. Cześć, cześć, cześć Aniu, hej. Cześć Darku. Cześć, witam. Crazy Dariusz, zapraszam. Z walizką od Adara. No. Pełną prezentów i ode mnie. Tak? O matko, kurczę. A ty gdzie tam się schowałeś? Dariusz jak zwykle kłamie. No, ale tu mamy, kurczę, wiesz, rodzinne spotkanie. Tak. Ja tu czekaj. Tak Marcin otwiera paczkę od Adara. Tak, jakbyś mógł trochę światełko mi tutaj przesunąć, żeby lepiej me anielskie oblicze było widać. Mam nadzieję, że mnie nie widać. Dobra, chwilowo nikogo nie obgadujemy i się nie śmiejemy. Zachowujemy powagę.
Tutaj słuchajcie, od nie. Dariusa. Aha, dobra, Dariusz tam na. Przepraszam cię. Nic się nie dzieje, to ma być spontan właśnie. Marcin, jeżeli coś z tego się nie przyda, to sobie zostaw, jak nie, to wyrzuć. Ja nie wyrzucam. Sprzedasz czy dasz komuś. Szkło wygląda mi na to, że zbierasz, ale mogę się mylić. Nie umiałem wysłać paczki paczkomatem. Wykorzystuję Darka, dobra. No super, Darek został wykorzystany. Kodeks drogowy, o! Jak mi tu jeszcze raz huchniesz, to cię będę musiała trzasnąć. No. Dariusz, czy Dariusz znowu zanieczyźwiony przyjechał? Do no. ten? Nie, no. Do powiedzi? Nie, nie. No luzie, kurde. Wiesz, jaki jest stres, żeby jechać? Do mnie jak jechałem, to taki jakiś luz, a tutaj to... Denerwujesz. Panie, no nie ma się co denerwować. No, dworca, później będzie przesłuchanie, egzamin. O, patrz jaki Polska, kurczę. Pyk. A ty to ładne. Nagrywam coś, no. O, tutaj będzie do tego, do skrobania tych. To jest chyba do jabłek, nie? Może być do jabłuszek. Albo na lód. Albo na szprotki. Zobaczymy, co tu jeszcze przyszło w paczce od Adara. O! Takie no, panie. Ładne szkło. Ładny kolor. Ładne szkiełko. Nadbiegał kolorów. Zobaczymy, co tu jeszcze. Adar wykombinował. No tu jeszcze jakieś szkło, ho, ho, ho. No. Tak? A jakieś sprawa? Podświetla się? O, i tu jakaś różyczka. A może w tej otworze ten już właśnie. O, a to? Strażacki hełm jakiś. Będę musiał ten, ja tyle kupuję tych różnych rzeczy, że fotobudkę będę musiał otworzyć. Łysy! Zobacz. Grzego. Chodź tu, na drugi. O, jest drugi! Adar! Ty, ale to jest gotowe. Zobacz, czy się nadajesz. Żebyśmy takiego sprzętu kiedyś nie mieli. Ty, wyobrażasz sobie, jakbyśmy piwo sprzedawali w takich kaskach? No, super by było. Kurde, ale to trzeba mieć łeb duży. A nie wygląda na to. Ty, no dobrze, nie? Dobrze wyglądasz, nie? Elegancko. Musimy tak sobie zrobić. Zły ty, moglibyśmy na akcję biec. Akcja. Ty, no dobre, Adar, ja dzięki. Dzięki, Adar, kurczę, fajne. Ja bym tu trzymał, nie? I moglibyśmy zgasić coś. Oj, no będziemy robić tu różne przebieranki. O, widziałeś? Tutaj jest jeszcze czapka, kurczę. To jest ciekawe się przyjemnie. Halloween niedługo. Kalisz. Kalisz, no faktycznie. A tutaj zestaw kluczy. Zestaw kluczy z taką instrukcją. I to wygląda jakieś, nie wiem, bo to jest łyżka, nie? Do wyciągania tych. Do kół. No ciekawe, ale... Że... Gniotca nie łamiotca, no. Zobacz, to rozszyfruj. Zobaczymy. Dzięki za te dary. Zobaczymy, co kolejne ten. Ja mam tak, że 5 rzeczy sprzedam, a 10 przyjdzie nowych. Lubiłem się odgracać. Automobilsko i pijmy. Nabor auto Lubitelia. Cokolwiek to znaczy. O. Przeczytać umiem, ale nie umiem przeznaczyć. Nie, jakiś lubiciel. No do jakiegoś to pojazdu jest na pewno. Zobaczymy, co z tym zrobimy jeszcze. Dzięki ci, Adar. No i co, my tu będziemy knuć teraz chwilę jeszcze. Nie? O, Dariusz z Anią sobie jeszcze robią tutaj fotki. A ja już, słuchajcie, kończę powoli. Bo czas zacząć składać masę paczek, masę różnych rzeczy. Dariusz zostawił też mi swoje wlepki, więc jak będą jakieś zamówienia, to wlepy Dariusa z nazwą jego kanału. Jak to jest? Dariusz? Dariusz Luxury. Luksusowy Dariusz.
Także ekskluzyw będzie wiedział. Tak, DZ także. Pamiętajcie, słuchajcie, o łapach, o subach i o takich tam innych aktywnościach, mile widziane komentarze. Jutro wejdzie pierwszy odcinek z Motobazaru we Wrocławiu. Prawdopodobnie. Do zobaczenia jutro. Cześć. Też się żegnacie. O, Ania też się żegna, nie? Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej! Ja ci zdjęcie zrobię. Dariusz, gdzie jedziesz? Do Katowic. Do Katowic na Komarze, proszę państwa. Ile fabryka dała? Tyle. Tylko nie masz tych swoich laczy. No słuchajcie, jeszcze tutaj jesteśmy przed tym. Dariusz powiedział, że następnym razem jak przyjedzie, to będzie w samych japonkach zasuwał na Komarze. O, to. O, to jest Komaros przepiękny, nie? Palisz dziada? Palimy od pierwszego.